Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 20, od wiersza 20. wtedy przystąpiła do niego matka synów zebedeuszowych z synami swoimi, złożyła mu pokłon i prosiła go o coś, a on jej rzekł, czego chcesz? Rzeczy mu powiedz, aby ci dwaj synowie moi zasiedli jeden po prawicy, a drugi po lewicy w królestwie twoim. A Jezus odpowiadając, rzekł, nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja pić będę? Mówią mu, możemy. Mówi im kielich mój pić będziecie, ale zasiąść po prawicy mojej czy po lewicy, nie moja to rzecz, lecz Ojca mego, który da to tym, którym zostało przez niego przygotowane. A gdy to usłyszało owych dziesięciu, oburzyli się na dwóch braci. Ale Jezus przywoławszy ich, rzekł: Wiecie, iż książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Podobnie jak syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył. I oddał życie swoje na okup za wielu. Ciekawa historia, kiedy matka synów Zebedeusza, czyli Jana i Jakuba, przyszła do Jezusa. W ogóle już nie dość, że prośba była nie na miejscu, to jeszcze w taki sposób, w takiej formie przedstawiona, że nawet nie sami synowie, czyli Jakub i Jan, podeszli do Jezusa, tylko matka. No, gdzieś tutaj też może się ukazuje, Taka opiekuńczość matki, i taka chęć, żeby zapewnić swoim synom teraźniejszość, przyszłość, no właśnie, żeby mieli władzę, żeby siedzieli po prawicy i po lewicy Jezusa Chrystusa. No niepoważna prośba, absolutnie niezgodna. Ze standardami, zasadami Bożego Królestwa i Jezus też się oburzył. No, jak, jak Wy o coś takiego możecie prosić, i jeszcze matkę tutaj wysyłacie, czy matka, może to była nawet jej inicjatywa, no ale jej synowie Jakub, Jan, widocznie przystali na to. No, Jezus był oburzony, i nie tylko Jezus był oburzony, ale takie samo oburzenie miało miejsce w pozostałych uczniach pana Jezusa, czyli w tych dziesięciu. I chcę powiedzieć, że pomimo tego, że taka sytuacja miała miejsce, oburzenie może mieć miejsce w naszych relacjach, w naszej rodzinie, w naszym zborze. Może gdzieś pojawić się jakaś sytuacja, która wywoła oburzenie, no tym bardziej, gdy ktoś zabiega o zaszczyty, o władzę, o jakąś taką przewagę nad innymi, wyższość nad innymi. No to oburza i ma prawo to oburzać i bardzo dobrze, że takie rzeczy oburzają. Jezusa oburzyły Pozostałych dziesięciu apostołów oburzyły i nas mają prawo oburzać. Jednak to, co chcę dzisiaj wyraźnie podkreślić, to że pomimo oburzenia, pomimo różnych trudnych sytuacji, które nas bulwersują, i tak jesteśmy przeznaczeni dla siebie. Jest coś takiego jak danie nowej szansy, jak przebaczenie, jak zamknięcie pewnych spraw, jak Zapomnienie o tym, co było, po to, żeby dalej być razem. I oczywiście wnioski też należy wyciągać z takich sytuacji, które oburzają nas. Mamy obowiązek też wyciągnąć pewne wnioski, Jezus tutaj powiedział: O tym, że mamy się uniżać, a nie wywyższać. Co ciekawe, jeszcze Ktoś, kto się uniża, jeszcze nigdy nie wywoła jakiegoś oburzenia. No dlaczego on się tak uniża? Dlaczego on jest taki pokorny? Dlaczego jest takim sługą? To nie oburza nikogo. Oburza taka postawa, gdy ktoś chce być wielkim, gdy ktoś zabiega o zaszczyty, chce być na piedestale i tak dalej. To oburza. Dlatego Jezus powiedział: Nie tak ma być między Wami. Kto by chciał być pierwszy, niech będzie ostatni. To chce, żeby mu służono, niech sam usługuje. Jezus nie był w tym też gołosłowny, bo powiedział, że i ja przyszedłem nie po to, by mi służono, lecz żeby wam usłużyć i oddać nie tylko y, w służbie dla was, w jakiejś takiej praktycznej, codziennej rzeczy, ale żeby swoje życie oddać na okup za wielu. Żeby swoje życie oddać na ofiary, za grzechy świata. To była największa posługa, jaką Jezus, Syn Boży, Król Królów, Pan Panów spełnił względem na względem swojego stworzenia. I dał nam przykład, abyśmy się uniżali. Abyśmy potrafili usługiwać sobie nawzajem w uniżeniu, w pokorze. A gdy pojawi się jakieś oburzenie, bo gdzieś zła postawa tego, czy tamtego, to miejmy też taką... Postawę byśmy mieli taką gotowość do tego, żeby przebaczyć i dalej być razem, bo jak wiemy, uczniowie, apostołowie dalej byli razem. Dziękujemy Ci Boże za to, że też nas uczysz przez tą historię takiej rzeczywistości. Nie będziemy niczego przecież wybielać, nie będziemy niczego idealizować w naszych relacjach. Czasami jesteśmy oburzeni na drugiego człowieka i mamy ku temu prawo, ale. Chcemy przede wszystkim wyciągać wnioski, i chcemy przebaczać, i chcemy swoją postawą pokazywać, że nie będziemy się wywyższać, ale będziemy gotowi do tego, żeby usługiwać jedni drugim, żeby się uniżać i być dla innych błogosławieństwem. Tak w tym nam dopomóż. Amen.